chciałem przywitać pana, naszego gościa, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, mojego przyjaciela, osobę, która już nie pierwszy raz w Radomsku jest, bywała wcześniej również, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego i byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Witam panie Krzysztofie. Chcieliśmy dzisiaj poruszyć tematy związane z funkcjonowaniem samorządu, a nie tylko, i oddam głos panu senatorowi. Proszę bardzo. Łukaszu, bardzo gorąco ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też za zaproszenie do Radomska. Dla mnie miasto wyjątkowe. Mogę państwu powiedzieć, że co prawda nic z tego nie wyszło, ale moja pierwsza dziewczyna na studiach była mieszkanką Radomska. Więc rzeczywiście tutaj przyjeżdżałem bardzo często, a dzisiaj przyjechałem dla mnie w wyjątkowo ważnym momencie. Chciałem powiedzieć, że dziękuję Łukaszowi za zaproszenie, dziękuję za tą godzinę, którą spędziliśmy teraz rozmawiając o problemach miasta, ale przede wszystkim dziękuję ci, Łukaszu, za tą wizję uczciwej prezydentury w Radomsku. Za ten pomysł, który przedstawiłeś, pomysł dobrego gospodarza, który ma i będzie miał świetne relacje z nowymi władzami wojewódzkimi, dynamiczna radna z Radomska o to zadba, z bardzo dobrymi relacjami z administracją rządową i z władzami centralnymi, ale przede wszystkim za to, jakim jesteś człowiekiem, za tą chęć współpracy, za tą chęć uczciwego prowadzenia spraw miejskich. Łukasz mi przedstawił pomysł i projekt. Jak wprowadzić najwyższe standardy transparentności, przejrzystości w funkcjonowaniu spółek komunalnych. Twój pomysł na radę społeczną, która będzie patrzeć na ręce wszystkim, którzy wydają publiczne pieniądze, jest doskonały. On realizuje wytyczne Najwyższej Izby Kontroli. To jest pomysł na to, żeby tutaj w Radomsku spółki komunalne funkcjonowały tanio, efektywnie, żeby mieszkańcy nie przepłacali za cenę ciepła czy za inne usługi komunalne. To jest po prostu pomysł dobrego gospodarza. Łukaszu, trzymam za ciebie kciuki, bo pokazałeś mi, jaką masz wspaniałą wizję Radomska. To jedno z najbardziej historycznych, starych i wspaniałych miast, a jednocześnie z takimi tradycjami. Jak ktoś mnie czasami w Warszawie czy Łodzi pyta, czy mogę pokazać miasto z silną, lokalną społecznością, ze społecznością, która żyje własnymi problemami, zawsze mówię o Radomsku, o waszej gazecie radomszczańskiej, która jest przejawem takiego rzetelnego patrzenia na ręce władzy, każdej władzy, takiego pokazywania, że lokalna społeczność ma prawo do tego, żeby żyć własnymi problemami, rozliczać każdą władzę, mieć tytuł prasowy, który tą lokalną społeczność pokazuje. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, w związku z tym, od czego zacząłem, tej wyjątkowej więzi, która mnie łączy z Radomskiem. Łukaszu, zawsze możesz dzwonić w każdej sprawie ważnej dla Radomska, bo jestem głęboko przekonany i o to proszę i apeluję do wszystkich mieszkańców Radomska. 21 kwietnia głosujemy na Łukasza Więcka, to będzie uczciwy i dobry prezydent miasta. Dziękuję bardzo, tylko dodam, drodzy państwo, ja dziękuję za rozmowę, za tą pracę, którą pan senator wykonał w poprzednich etapach swojego funkcjonowania w polityce. Zalecenia Najwyższej Izby Kontroli co do transparentności, przejrzystości funkcjonowania spółek miejskich, które są wyjątkową rzeczą, które są własnością wszystkich mieszkańców danych gmin, danych miast, są bardzo istotne w tym, żeby wprowadzać te nowe standardy w naszym mieście. Nie może być tak, że nie wiemy, skąd się biorą wysokie ceny ciepła. Nie może być tak, że nie wiemy, co się dzieje w spółkach. Nie wiemy, kiedy spółka składa wnioski o podnoszenie taryf opłat za różnego rodzaju media, którymi dysponuje. To wszystkie bardzo istotne rzeczy. Nie może być tak, że radni muszą w sądach dochodzić się swoich praw do informacji na temat ważnych rzeczy, które w spółkach się dzieją, bo to wszystko w konsekwencji finalnie przekłada się na jakość działania spółki oraz na ceny, które są istotne dla naszych mieszkańców. I dzięki tej wiedzy, już którą poznaliśmy w protokołach, dzięki tej pracy, którą pan wykonywał, możemy te standardy... Łukasz, nie udawaj, że my się nie znamy. No, dzięki twojej pracy, Krzysztofie, możemy teraz bardzo szybko, bardzo sprawnie wprowadzać te zalecenia i te standardy, i to zrobimy zaraz po wygranych wyborach.
Magda Spolińska. Szanowni Państwo, wielokrotnie podczas kampanii wyborczej i teraz dzisiaj tutaj też rozmawiamy i rozmawialiśmy o współpracy, o synergii, o tym, jak ważna jest dobra relacja pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego, wspierana przez administrację rządową i rząd. Tak jak Krzysztof jest gwarantem dobrych relacji, dobrej współpracy samorządu z rządem, tak ja mam nadzieję jestem i będę przez najbliższą kadencję gwarantem dobrej współpracy z samorządem wojewódzkim. Szanowni Państwo, 600 miliardów złotych środków z Krajowego Planu Odbudowy to są te pieniądze, na które czekaliśmy zbyt długo przez niepotrzebne spory Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską, ale dziś leżą na stole. To są pieniądze, na które czekają między innymi mieszkańcy naszego miasta. To są pieniądze, które musimy przy dobrej współpracy i dobrze zmapowanych i zdiagnozowanych problemach skutecznie i szybko wydać. Gwarantuję Państwu, że prezydent Łukasz Więcek we współpracy z samorządem wojewódzkim i z rządem zrobi to dobrze i uczciwie. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Mówił o tym Krzysztof, mówił o charakterze. Radomszczan, tak jest, takie coś, jak taki charakter naszego miasta. I jeszcze raz podziękuję. Przedsiębiorczy ludzie, i tu pokażę, wystarczy wjechać i widzimy. Po nieudanych rządach pana prezydenta, nieudanych rządach pani poseł Milczanowskiej, która miała wielki wpływ na nasze miasto, mieszkańcy miasta zdecydowali, że pierwszy raz w historii jeden klub, a dokładnie klub Koalicji Obywatelskiej, będzie miał większość w Radzie Miasta, co jest fenomenalnym wynikiem i myślę, że Krzysztof będzie miał kłopot z tym, żeby wskazać inne miasto tej wielkości, gdzie podobna rzecz, przynajmniej w naszym regionie, czy w centrum Polski, gdzie podobna rzecz się udała. Za to jeszcze bardzo dziękujemy i to jest też gwarancja, że nie tylko województwo, nie tylko rząd, ale również Rada Miasta z prezydentem będzie współpracowała sprawnie, dobrze, co jest bardzo potrzebne i ważne, bo mamy wiele rzeczy do nadrobienia, potrzebujemy szybkich, sprawnych działań, do tego potrzebna jest zgoda, jedność i to wszystko gwarantuje właśnie Koalicja Obywatelska, nasi partnerzy, nasi przyjaciele i również ja jako prezydent. Dlatego na tej ostatniej prostej, dziękując za wynik z 7 kwietnia, prosimy Was, kochani radomszczanie, idźcie do urn wyborczych, nie zmarnujmy żadnego głosu i oddajmy wszystkie głosy na Łukasza Więcka. Szanowni Państwo, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Łukasz to prezydent, który będzie miał bardzo silne wsparcie w Radzie Miejskiej z klubem, który będzie popierał jego działania. Będzie miał świetne relacje z nowymi władzami województwa, z Urzędem Marszałkowskim i doskonałe relacje z rządem. To jest kandydat, który będzie potrafił wspaniale zarządzać Radomskiem. A teraz pokażmy, że wierzymy w Twoje zwycięstwo.